Zobaczcie mnie! Witam wszystkie byczki. Ja jestem Adrian Clarkson. A dzisiaj zagramy sobie w nową gierkę, w którą jeszcze nigdy nie grałem. Czyli w Hello Neighbor. Gra już jest dosyć starsza, pewnie wielu z was już mało okazji w nią zagrać. Więc jeżeli, wiecie, będę was jakoś tak konkretnie prosił o pomoc, powiem, że napiszcie w komentarzach, co się dalej robi, bo ja nie mam pojęcia, to wiecie, weźcie to sobie do serca i możecie wtedy mi na pewno pomóc. A tak to no co, ja tu będę marudzić coś wielce, idziemy i gramy, a co ja tam będę się bawić? Jakaś podejrzana, pierwsze co się rzuca na oczy widzę, jakaś pierwsza piłka, rzucają nam piłkę. Biegnie jakiś... Dziecko kopie ją. Nie powinno biegać po drodze i kopać piłki, to bardzo niebezpieczne, nie róbcie tak. O, ja teraz jestem tym sprinterem. Ale płynnie chodzi, kurczę, ale mogę tutaj fajnie skakać. Boże, jak wysoko skaczę, co jest? Supermanem jakimś jestem praktycznie już. Mogę tutaj gdzieś wbiegać, czy nie? Mogę wszędzie biegać? Ty, jak super, całą mapę mam tu taką wielką do biegania? To wam powiem, w porównaniu do Scary Teachera jednego domu, no to tutaj mamy na wypasie po prostu, na wypasie. Dobiegłem do piłki. No najwyraźniej jakimś Messim nie jestem, nie umiem ją żonglować sobie. Na jednym palcu u stopy, no nie potrafię. O nie, i coś się u sąsiadów dzieje. Jakieś krzyki, cóż oni tam robią? No, ten pan miał rękawiczki na sobie w domu, więc ewidentnie albo nagrywa zabawki na YouTubie, albo robi coś bardzo podejrzanego. A ja się do niego zakradam i chcę zobaczyć, co on z tymi rękawiczkami robi. Chyba nie nagrywa zabawek na YouTubie. Czy mnie widział? O nie, on mnie zobaczył! Nie mogę uciekać nawet, od razu do mnie skoczył przez szybę. I co, on mnie zamknął też teraz? Już się dałem porwać, pierwsze kurczę 20 sekund minęło i już mnie porwał? No wiecie co? Nawet nie dali mi szansy się wykazać i uciec. O, ziemia z Minecrafta? Ej, jednak mnie nie porwał. To mi się tak tylko wydawało, to on mnie tylko przestraszył przez tą szybę? Co to się stało? Powiem wam, nie wiem, czy mam się skradać już, czy nie? Czy mam w ogóle wbiec tam jak, nie wiem, jak Superman z moimi mocami skakania? Ej, teraz już tak wysoko nie skaczę, nie wydaje mi się. To oszukane było na starcie. Ale dobra, tam widziałem drzwi takie, wiecie, otwarte na początku, ale to... Ja dobrze wiem, że w tych grach, jak masz otwarte szeroko drzwi, to lepiej przez nie, nie wchodzić. Pewnie jakieś ukryte wejście jest. Ale w tym wypadku chyba nie mam wyboru. O! Goni mnie typ już, ty to no... On tak szybko będzie mnie gonić? Normalnie będzie mnie gonił? Po całym podwórku? On swojego domu nie pilnuje? Mogę go tak baitować, żeby on wyszedł po prostu po całej tutaj ziemi? Halo? Halo? Halo, typie? O nie! O, troszeczkę za blisko, ciut za blisko, dobra. Ale nic mi takiego strasznego nie zrobił, tylko powiedział pewnie: wypadł dzieciaku z mojej chaty, nie patrz, co tu się dzieje. Więc dobrze, dobrze, mamy kilka szans. Chociaż tyle. Ale dobra, wchodzimy sobie do domu. O nie, tutaj słyszę, że on jest blisko, jak mam taką, jak taki ekran. A, bo jest dosłownie za oknem, dobra. Jak ja cię tu mam wyżonglować przy tym domu? Może tak zrobię. Może teraz szybko wybiegnę do domu i nie ogarnię. O, aby użyć przedmiotu, dotknij przycisk lub przedmiot. Aby wziąć przedmiot, dobra. Czyli tym mogę podnieść przedmioty. A co, mogę kosiarkę podnieść? Ale no... No, zanim będę ekspertem w tą gierkę, to chyba trochę minie jednak. Chyba sobie zaraz, jak będzie dużo śmierci, jak zobaczycie, że tutaj jest licznik śmierci, to oznacza, że było ich bardzo dużo. Ale dobra, mogę wziąć kosiarkę, bo tak mi powiedziała gra. Co ja ją... Serio? To tyle? To jest ta kosiarka? Pomijając w ogóle fakt, że ta trawa jest dosłownie płaska i nie ma tutaj nic do koszenia, to czemu ta kosiarka się rusza z prędkością dosłownie... ślimaka? Okej, dobra, kosiarko, nie wiem, rób tam sobie co robisz, co umiesz robić najlepiej, koś tam sobie, nie? Mogę tu nawet, nie wiem, światło zgasić? Czy
coś zapalić, nie wiem, żeby mnie nie widział na przykład, jakieś takie triki. Co tutaj, on? O, szafy? O! Mogę się skitać w szafie! W ogóle jakiś straszny dźwięk jest, jakiś telewizor tutaj mi chodzi, Boże, dajcie mi... Boże, czemu taki dźwięk jest? Mogę telewizor wyłączyć, please? O, dobra, dzięki. Bo tak mi hałasował tutaj, come on, nie? Dobra, on tutaj gdzieś... Czy on mnie widzi? Ej, gdzie on jest? Wybiegam stąd, uciekam, nie ma mnie tutaj. Nie dam się dzisiaj. Nie mogę się patrzeć za siebie, mam nadzieję, że mnie nie widzi. A, rzuca we mnie jakimś jajkiem, Boże, co to było? Jakiś talerz był. Talerzami jeszcze ma do mnie rzucać? Jeszcze muszę unikać pocisków? No chyba sobie żartujecie, naprawdę. Ty, on... On też jest Supermanem. Też próbuję przeskoczyć przez ten płot, ale mu to nie wychodzi ewidentnie. A ja mogę? Jestem lepszym Supermanem? O, jestem, o wiele lepszym. Ale o nie, on mnie widzi, rzuca mi jabłkiem teraz, czy jakimś pomidorem. Mogę się tu jakoś wkraść? No weźcie, dajcie mi tutaj wejść do tej piwnicy. No nie mogę, no. A, on tutaj dalej idzie, świetnie, świetnie. Dobra, klucz gdzieś był w domu. Muszę znaleźć szybko klucz, bo ja tutaj nie wytrwam długo. Dobra, mogę tutaj przeskoczyć, robimy szybką akcję. Wchodzimy, szukam klucza. Klucz był gdzieś, no na pewno nie tutaj. Czyli gdzieś tutaj pewnie jest. Kluczu, kluczu, szybko, szybko, gdzie jesteś? Gdzie on był? Dobra, chowam się w szafie, nie wiem. Chowam się w szafie, bo czuję, że będzie tu przechodził. O, jest! Jest, Boże! Ej, powiem wam, troszeczkę straszne, jak tak widzisz tylko taką małą szparkę i on tak blisko jest, ci się ekran trzęsie. Okej, minęło. Mogę wyjść już? Jak minęło? Ej, czemu nie mogę wyjść? Halo? A, dobra. Oj, miało to trochę jakby tutaj był. No bo był gdzieś. Widzi mnie, Boże, widzi mnie gdzieś tutaj. Podchodzę do szafy znowu. Szafo, ratuj mnie, jesteś moim najlepszym przyjacielem tutaj. O, był, a, był tam za drzwiami. Może ja mogę te drzwi otworzyć, może mogę normalnie, pewnie tak. Ten klucz gdzieś pewnie za tymi drzwiami jest, ja nie wiedziałem, że drzwi mogę otwierać, dobra. Dobra, przelaz sobie, no. Idź pan sobie, idź tam sobie, dobra. Wlazł do tego pomieszczenia, dobra, dobra, czyli tam nie chcemy wchodzić. Mogę zamknąć te drzwi? Mogę, ale czy chcę? Okej, on jest gdzieś na podwórku teraz, czy coś? Gdzie on tu? O, on znowu idzie gdzieś. Gdzie jest ten klucz? No ja widziałem, że on go gdzieś kładł na jakimś stoliku. Czerwony klucz był, no. Gdzie ten stolik jest? Zawsze się nie skupiam na tych filmikach i potem nie wiem, co mam robić. To jest typowe u mnie. Czy on biegnie? Nie, nie, nie. Chyba nie. O nie, pomidorem mnie rzucił! Mogę okno otworzyć? O, mogę, mogę. Wyskoczyłem przez okno. Spider-Man, parkour i wszystko w jednym. Lecimy. Gdzie może być ten pokój? No... Mogę też szyby otwierać? Tą taką dużą też? Nie, takiej dużej nie mogę. Tam po prostu chyba było otwarte okno, dlatego mogłem sobie tak wejść. Co to było? Co to jest? Woda mnie oblał? Jakaś pułapka była? Że... A, pułapka była, faktycznie. Ej, gdzie on jest? Oczywiście, nieładnie, od pleców. Musiał to zrobić, musiał od pleców. No ja wam powiem, pierwsza misja, a wydaje się dosyć już skomplikowana nawet, bo... Niby wszystko wiadomo, co masz zrobić. No gdzie on znowu jest? Czemu on się pojawia znikąd dosłownie? On ma oczy chyba, on ma kamery po całym domu chyba rozstawione, naprawdę. Co to za pokój? To jest ten pokój chyba, do którego chcę wejść, tylko no... Nie za bardzo mogę tu wejść. O, a to mogę wyjąć? Na dach wyjść? O, tak widzę, nie za bardzo. Pewnie by mi się tutaj przydał jakiś ten... Tutaj w środku, w tym pomieszczeniu jest jakiś tutaj, wiecie, jakieś tam narzędzie, żeby pewnie odblokować tą śrubę. O, a tu jest okno otwarte. I on tam śpi teraz. O, nie, 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 on tam spał. Tam musi być klucz chyba. Wydaje mi się na 100%, że tam jest klucz. O, o. On tu chyba wlazł. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Znowu on gdzieś mi tutaj zaraz wyjdzie przez ścianę. Ale ja bym bardzo chciał ten klucz znaleźć, bo się upewnić, czy on tu jest chociaż. Kurczę, jestem taki niski, nic nie widzę, co jest na tych półkach. On gdzieś rzuca przez ścianę do mnie. Boże, uciekam, nie boję się, boję się, boję się, boję się, boję się. O! Uff!
Dosłownie chyba na styk byłem. Ale jak w tym pokoju tego nie ma... O, mogę tu prąd wyłączyć cały w domu? O, halo. O, może jego tajne kamery wyłączyłem. Może faktycznie miał, może to nie był żart. No, przynajmniej wszystkie telewizory nie działają i nie denerwują, że one chodzą. To w ogóle jest winda? O, typie, nie, typie, spokojnie, nie rzucaj mnie tymi rzeczami, spokojnie, Boże, jak coś... Drugi raz śmierci uniknąłem, do trzech razy sztuka, nie, za trzecim razem już mi się coś czuje, już mi się nie uda. O, może mogę po tym wejść, jak po drabinie? To by miało sens, prawda? O. Ej, dobrze kombinuję chyba. O, ty, jestem na dachu, ty, jakiś... Ty, jestem na dachu. Czy to ma sens? Uwaga. Mogę skoczyć tutaj, ale oczywiście przelecę za. Oczywiście, że przelecę za. Dobra, kolejna próba. Czy się uda? Uwaga. Udało się. Dobra, udało się. Uf. Teraz tylko tutaj chcę skoczyć jeszcze. To już na luziku. I co, czy mogę coś tutaj zrobić autentycznie? Jakieś okno otworzyć? Tu jest jakaś wajcha czy coś, ale no... Czy ja tutaj skakałem na marne? Bo wydaje mi się, że tak. Bo jeżeli nie mogę tych okien otworzyć, to chyba na marne tu skakałem, serio? Tutaj mogę wejść, czy nie? No nie, oczywiście nie mogę, no tak myślałem. Wow, tyle parkouru na marne. Coś czuję, że tu pewnie nikt nigdy nie wchodził i tylko ja byłem na tyle po prostu mądry inaczej, że tutaj wlazłem, nie? Na pewno tak było. No cóż. O, tutaj mam, dobra, podniosłem jakiś przedmiot i co, naciśnij przycisk, użyć trzymanego przedmiotu. I rzucić. Aha, czyli mogę go normalnie ogłuszyć, tak jak to było w poprzednich grach, dobra. Ciekawe, gdzie on jest. Halo, chciałbym cię uderzyć. Te wszystkie męki. Ej, tutaj nie byłem wcześniej chyba. Coś tu jest fajnego? Tu była kłódka, chyba. Ale tu nic nie ma w tym domu. Boże, kartonie, uciekaj ode mnie, to mi... On jest teraz na dworzu, Boże, mogę na spokojnie chatę zwiedzać, bo jest na dworzu. Gdzie jest ten zakichany klucz? No, naprawdę. W tych szafkach, on go położył na tym stoliku, no ja to widziałem gdzieś, ale tego stolika tu nie ma nigdzie, no. Nie chcę pierwszego poziomu przerwalić, no, co jest? Już mnie gdzieś goni typ, już by mnie tym rzucał, no. Chciałem sobie pomóc małym gameplayem jakiejś osoby, której totalnie nie znałem i zobaczyłem tylko jedną ciekawą rzecz. Że można okna rozbijać chyba jak coś nie rzucisz, więc to mi, ja zobaczyłem to i mówię, okej, spróbuję moje metody parkouru, zobaczyć czy mogę wskoczyć z jakimś przedmiotem, którym mogę rozbić szybę. Najpierw to w sumie bym testował najchętniej, jakąś zwykłą szybę bym po prostu rozbił, czymkolwiek. Mogę cokolwiek wziąć i wziąć to i rozbić po prostu jakoś, nie wiem, kartonem na przykład. Tam była kula do kręgli w sumie, o, to na pewno rozbiję, jak mam czymś rozbić. No to prawda, tym mam rozbić, nie? No to tym powinienem rozbić szybę, no. Jak coś ma być wykonane, to tym. I mogę to rozwalić, uwaga! A, czekaj, ale chwila. Trzeba było przytrzymać chyba, żeby z całą siłą rzucić. Więc jeszcze jedna próba. No, na pełnej. Au! Trochę dostałem rykoszetem, ale się udało. Udało się. To może się udać. Mój plan może się udać. Mógłbyś, panie, sobie pójść tam gdzieś do innego sąsiada? Nie wiem, na przykład? Bardzo miło by mi było. A ja bym chciał moją kulę do kręgli z powrotem. Dziękuję. O, proszę. O, dobra, jest. Okej, goni mnie, Boże, przeskakuje tam przez płot dosłownie jak asasin. Skacze na milion metrów wyżej niż drugie piętro, niż pierwsze piętro w swoim domie, ale okej. Czeknę mu tutaj, uda mi się. Wierzę w siebie. Wierzę, że mi się tutaj uda zrobić to szybko. Dobra, jednak nie wierzyłem. O! Co się stało? Gdzie ja teraz jestem? Co, mnie w piwnicy zamknął? Gdzie ja wylądowałem? Co jest? Co to za nowy dom jakiś?
Czemu takie wysokie mieszkanie? Mogę tutaj sufit. Tu się... Okej? Okay. Hello? Hejka zegarku? Nie, to opona? Co, on wypadek miał? Co, ja jego jakąś... Jakąś historię poznaję? Co się z nim stało? Jakiś wypadek miał? Żonę stracił? Czy coś takiego? Boże, nie wiedziałem. Takie nagle mnie rzucają na środku. Dobra, próbuję moją tutaj taktykę na rozwalenie szyby. Jak to się nie uda, to koniec. To ja już się poddaję i będziecie musieli mi powiedzieć, co tu zrobić mniej więcej. Ale wydaje mi się, że to się może udać. Up. Mistrz parkouru Adrian wchodzi do gry. W sumie rzuciłbym stąd w sumie tą kulę, bo wydaje mi się, że to ma większy, lepszy sens. I... BUM! Poszła kula! Adam Małysz, 102 metry, milion kilometrów przeleciała. Aż się toczy tutaj, do mnie znowu wróciła, co jest? Ona się nie zatrzymuje, ona poleci przez ten płot pewnie. Znikła. Magiczna kula. Rozwaliła mi okno, ale dobra, mam tutaj wejście. I co ja tu mogę zrobić? Mam jakąś wajchę? Na pewno no, czerwona wajcha, no a szkoda jej nie użyć. Co to zrobiło? Nie wiemy. Mi nie szkodzi. Drzwi są zamknięte. Telewizorze, błagam cię, przestań hałasować, bo zaraz umrę tutaj. A! Tak... Tak schody się nie powinny kończyć. Schody nie powinny się kończyć na ścianie. Coś tutaj mi nie gra ewidentnie. Tutaj za obrazem coś jest? Tu jest jakaś dziura. Mogę coś tu zrobić? O, mogę. Hello, obrazie. Najtańsza sztuczka, no, za obrazem coś schować. No, wiadomo, wiadomo. Mogę tu w ogóle przejść, czy to takie tylko jest udawana w tym momencie dziura? Nie, no, na pewno nie. Dobra, udało się, udało się. Dobra, to mogę na przykład kliknąć, to coś zrobi. No, tu jest złoty klucz i mogę sobie chyba drzwi otworzyć. No, bierz klucz. Otwieraj. Czym go użyć? No ja próbuję użyć go i co? No klik, klik i co? Nie działa, no złoty klucz, złota kłódka i co, nie działa? No co to za oszukaństwo jest? Ja już nie wiem. O, tutaj jeszcze są jakieś klucze. Biorę wszystkie klucze jakie mogę, nie? Nie przyjmuję się. A mogę to otworzyć chociaż? Nic nie mogę otworzyć? Co za oszukaństwo, no nic nie można w tej grze otworzyć, ja nie wiem. Mogę rzucić tym kluczem? O, rzuciłem, no i super. Świetnie. No, nie chcę wszystkim rzucać, no klucze zostańcie. Powiem wam, jaka jest sytuacja. Mamy te dwa klucze, złoty i jakiś czerwony. Powiedzcie mi, co jest, powiedzcie mi, czy nie musicie mi mówić, co jest do czego, ale możecie powiedzieć, co z tymi kluczami, chociaż gdzie, albo do czego w ogóle można je użyć, to ja już se tam, już se znajdę miejsce, powiedzmy na nie. Na razie kończę tutaj ten odcinek pierwszy, bo powiem wam, aż się spociłem normalnie, ganiając się z tym typem po tym miejscu, po tym domu. W ogóle na środku, nie wiem, nawet nie wiem, gdzie mam swój dom, tylko jego znam bardziej niż swój własny w tej grze, ale to już nieistotne. Na razie was tu zostawiam, powiedzcie co z tymi kluczami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się byczki, puuu!